Witam serdecznie wszystkich spod znaku barana. Już nadchodzi teraz ta pora w roku, w której zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość. Dlatego dzisiaj postawimy rozkład dla Was, moje drogie barany, na nadchodzący 2024 rok. Spróbujemy zobaczyć, cóż tam za wpływy będą na Was oddziaływały w tym czasie. Pamiętajmy, jest to rozkład bardzo ogólny, bo jest to rozkład na cały rok, ale także jest dla wszystkich baranów. Więc jeżeli byście chcieli bardziej osobisty rozkład, taki całkowicie uszyty na Wasze potrzeby i specjalnie kierowany dla Was, to zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową kosmatarot.com. Jest link w opisie filmiku, gdzie będziemy mogli postawić karty już całkowicie konkretnie dla Was. Ale dobrze, teraz przejdźmy już do tego rozkładu ogólnego na ten 2024 rok. Zaczniemy od postawienia karty, która będzie taką myślą przewodnią, będzie może nawet kartą opiekuńczą trochę tego nadchodzącego roku dla Was. I tutaj będą to tylko wielkie arkana. I mamy w tym wypadku, mamy arcykapłana, Hierofant, tak? Tutaj nasz mały arcykapłan, który jest właśnie kartą, która mówi o potrzebie robienia spraw takich stabilnych, tak? Robienia spraw wedle zasad. Będziemy teraz w tym roku, będziecie barany, właśnie patrzeć na to, co robicie z perspektywy trwałości, z perspektywy tego, żeby właśnie wasze działania już tak ugruntować, może zrobić podwaliny pod to, co będzie w przyszłości. Właśnie będziecie myśleli nad tym, żeby, nie powiem, żeby się ustatkować czy coś takiego, to może niekoniecznie, chociaż w niektórych przypadkach pewnie tak, ale nie będziecie patrzyli tylko i wyłącznie na rzeczy tak przejściowo. Będziecie też widzieć to wszystko, co właśnie wasze działania przyniosą wam w przyszłości, więc tutaj będzie patrzenie długofalowe, długoterminowe, ale właśnie takie, którym będziecie ustawiać zasady dla swojego własnego życia w przyszłości, ale także i w tym nadchodzącym roku, więc zostawmy tutaj na bok naszego arcykapłana, który będzie spozierał na bok i na cały rozkład. I teraz postawimy cztery ważne karty, także z wielkich arkan, które będą opowiadały o tym, jakie wpływy, tak, one będą oznaczały wpływy dla Was, barany, na poszczególne kwartały roku tak naprawdę. Więc pierwszego mamy cesarza, mamy także tutaj kartę słońca w tym drugim kwartale, to bardzo fajnie. I jest tutaj pustelnik, jeżeli chodzi o trzeci kwartał i czwarty, to karta gwiazdy. Bardzo, bardzo ciekawie, ale też bardzo dobrze, tak? Ja tutaj muszę troszkę ustawić, żeby sobie miejsce do popisu przygotować. I teraz tak, te karty będą oddziaływały już na praktycznie cały rok. One budują troszkę już narrację dla całego roku. Ja tutaj sobie przygotowałem już talię na to, żeby zadać pytania dotyczące waszego życia zawodowego i waszego życia finansowego, ale może najpierw skupmy się na tych poszczególnych kartach. I teraz tak, cesarz będzie wskazywał, tak, będzie tutaj mocno naciskał na to, że początek roku będzie okresem sprawczości dla Was, moje drogie barany. Wy w tym wypadku będziecie tutaj odgrywali bardzo dużą rolę w swoim życiu. Ja wiem, że to troszkę dziwnie brzmieć może, że tutaj własnym życiu, przecież chyba odgrywacie główną rolę. No czasami tak nie jest, czasami dajemy się ponieść biegowi wydarzeń, czasami dajemy się też może troszkę pociągnąć innym osobom w jakąś stronę, ale tutaj widzimy, że ten pierwszy kwartał tego nadchodzącego 2024 roku będzie dla Was czasem, kiedy Wy będziecie mogli ukształtować własną przestrzeń, własną też przyszłość. Tak? Tutaj właśnie może będziecie myśleli o tym, jak tutaj zrobić, zadziałać, żeby też te zmiany były trwałe, żeby one były już takie
w kamieniu wbite. Więc teraz to, co zrobicie na początku roku, będzie miało duże znaczenie na dalszą przyszłość, więc trzeba na to patrzeć. Też trzeba rozumieć to w ten sposób, że tylko wy jesteście gotowi, znaczy nie tylko gotowi, ale tylko wy macie możliwość tutaj zdziałania tych pewnych rzeczy. Nikt tego za was inny nie zrobi, tak? Więc tutaj jest to ważne przesłanie, że żeby pewne rzeczy się wydarzyły, które teraz tutaj będziemy omawiali, to będzie wymagana od was własna inicjatywa, własne zdecydowanie i działanie w tym kierunku, więc tutaj nie będzie można po prostu założyć rąk i czekać, aż się sprawy same potoczą. Ale mamy potem kartę Słońca. Karta Słońca na okres wiosenny, właśnie okres taki letni, tak, bo to już drugi kwartał jest. Wydaje się teraz, wtedy, że ten czas będzie dla was bardzo łatwy tak naprawdę. Karta Słońca mówi o tym, że życie będzie łatwiejsze. Nie mówię, że będzie idealnie łatwe. Zobaczymy jeszcze, co tutaj karty powiedzą, czy nie będzie jakichś tutaj problemów, jakichś niebezpieczeństw, czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie. Ale ogólnie karta Słońca wskazuje na to, że okoliczności będą wam sprzyjały, że świat będzie wam sprzyjał, że te takie drobne rzeczy, które są udziałem codzienności naszej, będą szły łatwiej nam po prostu, tak? Więc to będzie dobry czas, żeby robić rzeczy, żeby kontynuować może te sprawy, które sami rozpoczęliście na początku roku, a potem właśnie, żeby nimi, no, żeby je nadbudowywać, tak, tworzyć coś dalej na tej podstawie. Potem mamy kartę Pustelnika na ten drugi okres, trzeci okres, tak, czy w sumie drugą połowę roku, jak się będzie zaczynała tak naprawdę, to chciałem powiedzieć. Ale karta Pustelnika wskazuje, że tutaj teraz w tym czasie trzeciego kwartału, czyli tutaj mamy no, ten lipiec, sierpień, wrzesień także, tak? W tym okresie będziecie musieli pewne rzeczy dojrzeć, będziecie musieli zrewidować, tak? Będziecie musieli sprawdzić, czy wszystko idzie w dobrą stronę. Tutaj trzeba będzie naprawdę trzymać rękę na pulsie, trzeba będzie te wszystkie sprawy, które będą się toczyły, trzeba będzie mieć na nie oko. No, z różnych powodów, zobaczymy jakich. No i mamy kartę Gwiazdy na czwarty kwartał, która jest bardzo pozytywną kartą. Ona mówi o nadziei, ona mówi o tym, że te rzeczy, które były złe, udało nam się odczepić, raczej oderwać od reszty rzeczy, które są dobre albo przydatne i zupełnie je odstawić w inne miejsce. I okej, to nie znaczy, że ich już nie będzie, ale wiemy, które one są. Tutaj dowiedzieliśmy się, jaka jest ich natura i będziemy starali się z nimi sobie radzić trochę na osobności. Ale dzięki temu my już teraz wiemy, co jest dobre dla nas, co nam może przynieść więcej szczęścia, radości, a i też to, co jest pozytywne, takie przydatne, tak, produktywne w naszym życiu. Więc tutaj będzie bardzo ciekawe to, szczególnie, że to jest na koniec roku, czyli będziecie jeszcze też dalej z kolejną nadzieją patrzeć w kolejny rok, już ten 2025, ale nie galopujmy aż tak do przodu. Przejdźmy do rozkładów właśnie w kwestii zawodowej i finansowej. I teraz tak, tutaj czwóreczka jest pucharów, jest giermek buław, dziewiątka denarów, rozumiem. Mamy też tutaj arcykapłana, jeżeli chodzi o kwestie właśnie tutaj drugiego kwartału, czwórkę mieczy i też ósemkę denarów. Mamy, i teraz widzę, dlaczego ten pustelnik się tutaj pojawił, bo jest piątka mieczy. Tak, okej, rozumiem, że tutaj troszkę więcej miejsca sobie zrobić. Mamy też tutaj wisielca i księżyc i na czwarty kwartał mamy trójkę mieczy, dlatego chciałem powiedzieć trzeci. I mamy ósemkę buław i mamy także kochanków.
Dobra, tutaj jak widzicie się nam ładnie rysuje przedział całego roku i właśnie o to chodzi w tym rozkładzie, że mamy taki właśnie ładny, rozciągnięty przedział naszego całego roku nadchodzącego, moje drogie barany. Więc popatrzmy, co tutaj się dzieje. I teraz faktycznie mamy pod wpływem cesarza. Widzę, że jakaś rzecz będzie się kończyć, a jakaś będzie się zaczynać na początku przyszłego roku, więc to będzie dobry czas, żeby zmieniać pracę na przykład. Jeżeli myślicie nad tym, jeżeli myślicie nad takim krokiem, to właśnie ten czas będzie dobry na poszukiwanie i rozpoczynanie czegoś nowego. Nawet jakbyście chcieli rozpocząć coś, w czym nie jesteście specjalnie, nie wiem, doświadczeni, może nawet zmieniacie branżę, to tutaj ten początek roku będzie wam mocno sprzyjający. Oczywiście tylko i wyłącznie, jeżeli to wy będziecie tutaj działać, tak? Tutaj ten cesarz, jak już mówiłem, on wymaga od was działania, on wymaga od was zaangażowania. Jeżeli tego działania i zaangażowania nie będzie, to no też te owoce, znaczy no, jeżeli czegoś nie zrobicie, no to nic nie dostaniecie, no tak? Nic się nie zmieni. Więc tu jest ta rzecz, o której mówią karty i widzę, że właśnie to będzie początek czegoś naprawdę dobrego. To będzie początek czegoś, co będzie narastało w przyszłości. Dziewiątka denarów właśnie mówi o tym, że to jest coś, co powstaje, narasta, tak, tworzy takie nowe środowisko nawet w tym waszym życiu, no, zawodowym, ale także finansowym. Może też tutaj będzie poprawa. Ona nie będzie na pewno w tym wypadku taka z dnia na dzień. To nie będzie poprawa, która wpłynie, no, na was, tak mówię, w jednym momencie. Tutaj będzie to rozciągnięte w czasie, ale będzie szło też w dobrą stronę. Tu są kwestie zawodowe, ale to mogą być też kwestie finansowe. Jeżeli macie na przykład jakieś troszkę problemy w tym momencie finansowe, no nie wiem, macie jakieś długi czy coś takiego, to widzę tutaj, że odejdziecie od pewnych zachowań, od pewnych działań, które pewnie spowodowały te trudności i czy też wydarzeń, tak? Te wydarzenia, które spowodowały ten stan rzeczy, one już odejdą w niepamięć, tak? To już pozostaną w tym obecnym roku, tak? 2023, ale już na początku roku przyszłego nie będą miały aż takiego wpływu. To znaczy, że nie będą się pojawiać nowe te trudności pod względem finansów, tak? Tutaj czwórka pucharów właśnie o tym mówi, więc pamiętajmy, że to może być też taka kwestia. I teraz widzę, że tutaj rozpoczniecie nową drogę, która będzie powolutku, krok po kroku wpływała na wasz stan właśnie finansowy i będzie to poprawa, tak? Czyli może wprowadzicie jakieś nowe sposoby radzenia sobie z tym, tak? Może będziecie właśnie jakoś tutaj odkładać jakieś pieniądze albo zmienicie troszkę te przyzwyczajenia finansowe. To mogą być różne rzeczy. Ja nie mówię, że to koniecznie będzie taka sytuacja. Wy najlepiej będziecie wiedzieli, czego to się tyczy, ale ogólnie będzie poprawa. Będziecie zaczynali to coś, tak, co będzie w przyszłości przynosiło wam duże korzyści. Na początku nie będzie tego aż tak widać. Jeszcze w pierwszym kwartale tego nie będzie widać. Widzę, że nawet w drugim kwartale jeszcze nie będzie widać jakiejś tutaj diametralnej zmiany, ale potem w przyszłości będzie to miało już duże znaczenie. Widzę tutaj, będzie już taka większa sprawczość po waszej stronie, więc jest dobrze. Przechodząc dalej, widzę tutaj, że właśnie będziecie dalej rozwijali, tak jak mówiłem na początku, będziecie nadbudowywali na tych osiągnięciach tak naprawdę z początku roku. To, co się wam uda osiągnąć w tym pierwszym kwartale, w drugim kwartale będziecie to rozwijali, będziecie już temu nadawali taki bardziej oficjalny ton, będziecie już widzieć, że to jest coś, co będziecie robić w przyszłości, tak? Tutaj już będziecie zdecydowani na ten kurs do przodu i tutaj właśnie to będzie mocno, właśnie to jest taki mocny komentarz do tego arcykapłana, który tutaj nam wpływa na całość roku. Właśnie to w tym okresie wiosennym naprawdę już tak zwieńczycie
te działania, a raczej no nie tyle, że je zakończycie, ja nie mówię, że zwieńczycie w tym sensie, że już ich będzie koniec. Nie, tutaj chodzi o to, że zwieńczycie ten proces, ten sposób działania, ten taki właśnie no, schemat, który opracujecie już i jak tutaj funkcjonować właśnie w kwestii pracy może, czy kwestii właśnie radzenia sobie z finansami, i to będzie jeszcze większe sukcesy przynosiło. Nie widzę żadnych też tutaj niebezpieczeństw, żadnych trudności, które będą się, które miałyby się pojawić. Czwórka mieczy mówi jasno o tym, że tutaj nie pojawią się jakieś przeszkody, więc to będzie czas dobry do tego, żeby konsekwentnie iść do przodu ze swoimi postanowieniami, ze swoimi przedsięwzięciami zawodowymi i finansowymi. To może też mówić o ugruntowaniu waszej pozycji w pracy, może nowej pracy, bo tutaj ja mówiłem o rozpoczynaniu nowych rzeczy, tutaj może był faktycznie czas dobry na zmianę, może zmienicie tą pracę, ale to też może być zmiana dotycząca no, waszego trybu pracy, czy może właśnie starania się na jakiejś innej pozycji pracowania, może nawet awansu. Więc ten początek roku będzie bardzo istotny, szczególnie ta pierwsza połowa roku będzie bardzo ważna i do niej, tak naprawdę, do jej końca uda wam się opracować ten sposób działania, który potem w przyszłości będziecie mieli wdrożony i on będzie przynosił bardzo dobre rezultaty. Będzie cały czas, z miesiąca na miesiąc będziecie widzieć, że to idzie w dobrą stronę. Troszkę wydaje się, że dopiero właśnie w tym drugim kwartale, w tym okresie wiosenno-letnim już takim, dopiero wtedy zauważycie, że faktycznie te wasze działania z początku roku będą przynosić no, zamierzone rezultaty, więc no, nie martwcie się, jeżeli początkowo nie będzie tego widać, tak? To zobaczycie dopiero właśnie troszkę później, ale zobaczycie to no, tak w pełni, już będziecie wiedzieć, że to jest to, co chcę robić, i albo to jest to, co powinienem robić, tak? Więc albo jedno i drugie. Więc tutaj taka ważne przesłanie jest. Jeżeli chodzi o trzeci kwartał, tutaj przez te no, wakacje, no może nie wszyscy mają wakacje, ale okres letni i ten w sumie już do końca, bo wrzesień to cały czas jeszcze lato, astrologicznie przynajmniej, więc tutaj widzę, że faktycznie coś może stanąć wam jako problem na drodze. Nie jest to problem raczej związany z kwestiami zawodowymi. Raczej bym tutaj nie patrzył w tą stronę. Raczej wydaje się, że tutaj może być kwestia finansowa jakaś, może być jakiś wydatek. Bardzo prawdopodobne. Ta piątka mieczy wskazuje na to, że będziecie musieli pewnie jakoś tutaj mieć większy ogląd, tak, popatrzeć, zastanowić się, co należy zrobić no, w danej sytuacji, kiedy się ten wydatek pojawi. Tutaj niekoniecznie to znaczy, że od razu macie ten wydatek no, wykonać, tak? Może tutaj coś na przykład wam się popsuje, tak? Może się jakaś sytuacja troszkę no, pójdzie nie w tą stronę, którą byście chcieli, i teraz będziecie stali przed wyborem, co w tej kwestii zrobić, i ważne jest, żeby postąpić w tej sprawie mądrze. Czyli weźmy taki przykład, w który psuje nam się samochód, ale tak już całkowicie nam się psuje samochód. No i no, pewnie musimy go wymienić, tak? Może. Ale wtedy pomyślmy bardzo tak dogłębnie, pomyślmy nawet dłużej. Karta Wisielca mówi o tym, żeby tutaj nie tyle żyć w niepewności, jak bardzo dużo osób odczytuje Wisielca. Nie, tutaj chodzi o to, żeby dać sobie czas. Dać sobie czas na zastanowienie i żeby nie popełnić jakiegoś błędu w tym wypadku, trzymając się tego przykładu samochodowego, no, żeby na przykład nie kupić samochodu ponad stan, albo właśnie nie kupić pierwszego lepszego. Więc tutaj trzeba będzie działać mądrze, tutaj trzeba będzie zrobić ten wgląd,
dość konkretny, zastanowić się, dać sobie chwilę czasu i karty mówią o tym, tutaj jest taka rada kart, żeby trzymać się tej instynktownej, no może nie instynktownej, tylko intuicyjnej myśli, tak? Czyli jeżeli intuicja będzie wam coś podpowiadała, to wydaje się, będzie najbardziej prawdopodobne to, że to jest dokładnie to, co powinniście w tej materii zrobić. Więc no tutaj jest ta kwestia, z którą sobie poradzicie, ale pamiętajcie, działajcie mądrze, nie działajcie pochopnie. Karta pustelnika zawsze mówi o tym, żeby tutaj najpierw się 3 albo nawet 5 razy zastanowić, zanim się coś no, zrobi. Tak? I teraz karta, teraz co karty mówią o czwartym kwartale? Mamy kartę gwiazdy, więc ona mocno tutaj promieniuje na cały ten rozkład, dlatego ta trójka mieczy nie jest w tym wypadku czymś aż tak złym, jakby mogła być, bo trójka mieczy nie jest pozytywną kartą. To bardzo rzadko kiedy ona ma pozytywne konotacje w bardzo konkretnych przypadkach. W tym wypadku też nie ma pozytywnej, ale ona wskazuje na to, że to będzie tylko drobne potknięcie, drobny problem, którym sobie poradzicie bez większego problemu. No, znaczy problem, z którym poradzicie sobie bez większego problemu. No, rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że prawdopodobnie będziecie musieli z czegoś zrezygnować. Może to będzie jakaś oferta pracy innej, tak? I stwierdzicie, że może jednak to nie jest na ten moment w waszym życiu, nie jest to odpowiednia decyzja, by nie była. Może to też się wiązać, że no z racji finansów będziecie też musieli tej rozwagi finansowej, tak? Którą sobie tutaj budujecie. Pamiętajcie, że będziecie żyli cały czas według tego no, schematu, tego dobrego schematu, to ja muszę podkreślić dwoma rękoma, że to jest dobry schemat działania w kwestiach finansowych, że będziecie się tego trzymać i będziecie widzieć, że no okej, może bym chciał pojechać na ten drugi kraniec świata, tutaj jak na Instagramie widziałem u moich znajomych, ale no jednak nie jest to jeszcze czas, nie będzie to odpowiednia pora. I to mówię, to nie będzie coś, co wam popsuje w tym wypadku życie w żaden sposób. Tak? To nie jest jakiś wielki problem. Tu jest tylko kwestia związana z tym, że no trzeba będzie z czegoś zrezygnować, żeby sobie nie narobić pewnych problemów pewnie no, na przyszłość. Więc tutaj będzie rozwaga, bardzo mądrze na to spojrzycie. I teraz też widzę bardzo fajną rzecz. Mamy i ósemkę buław, i mamy kartę kochanków. To razem, tutaj jeszcze z gwiazdą, wskazuje, że będziecie, że podejmiecie jakąś super decyzję. Tak, będzie to jakaś super decyzja związana z finansami albo właśnie z kwestiami też zawodowymi. Może pojawi się też tutaj inna opcja pracy taka albo jakiejś innej formy i tutaj będziecie mogli z tego skorzystać, więc może zmienicie no, rok pracy, to w sumie nie jest aż tak krótko, więc może tutaj też będzie po jednej zmianie druga zmiana, chociaż tutaj przecież nie było powiedziane na 100%, że będziecie zmieniać pracę. Będzie możliwość taka, ale to nie znaczy, że to też nie oznacza, że też tutaj będziecie zmieniać pracę, też tak może być, ale to nie jest na 100% powiedziane. Niemniej podejmiecie jakąś świetną decyzję albo nawet kilka decyzji pod względem finansów lub właśnie sytuacji zawodowej swojej i one będą miały duże naprawdę znaczenie też na przyszły rok. Będą naprawdę tak dawały wam poczucie, że tak, idę w dobrą stronę. Rozgraniczyłem, tak jak mówiłem, rozgraniczyłem to, co mi jest troszkę szkodliwe albo niepotrzebne i wybrałem to, co będzie moją drogą. I tutaj ewidentnie tutaj to zmaterializuje się poprzez wasze działania, poprzez wasze bardzo rozsądne i sensowne działania. Więc to jest rozkład finansowy, zawodowy, tak, na nadchodzący rok. No Pamiętajcie właśnie, żeby działać rozważnie, działać patrząc długofalowo. Nie w tym, żeby tutaj w tym danym momencie sobie sprawić jakąś przyjemność, tylko patrzeć, jakie to by miało konsekwencje dalej. Postępujcie rozważnie po prostu, ale widzę, że będziecie barany i tutaj jest to bardzo mocno podkreślone przez karty.
że tak będzie. Teraz przejdźmy do rozkładu uczuciowego, związanego też może z waszą rodziną. O, karta wyskoczyła, czyli musimy z niej skorzystać. I teraz tak, jeżeli chodzi o początek roku, to uczucia albo kwestie rodzinne. Tak? Mamy 8 mieczy, mamy 5 mieczy, mamy też arcykapłankę. Okej, okay. Na kolejny kwartał jest tutaj as pucharów. 6 mieczy, fajnie, także karta sądu. Mamy 4 buław, mamy 4 pucharów i mamy 7 buław. Super. I kwestie też tutaj 4 kwartału, tu 10 mieczy, 2 buław i mamy także rydwan. Okej, okay. Więc tak, wydaje się, że ten początek roku może nie będzie sprzyjał w na przykład szukaniu bliższych relacji. Tak, wydaje się tutaj, że jeżeli jesteście singlem, właśnie szukacie miłości czy coś takiego, to początek, czy znajomości bliższej, to początek roku nie będzie wam tutaj sprzyjał, tak? I lepiej faktycznie nie być, w tym wypadku ten cesarz jest taką radą, żeby lepiej nie brnąć w przód, nie iść w przód za bardzo i nie być też tutaj aż tak bardzo nastawionym, że musi się coś udać, tak? Więc nic na siłę tak naprawdę. To jest twierdzenie, nic na siłę. W kwestiach tutaj widzę, że jeżeli jesteście w związku, tak, to też będzie to taki delikatniejszy okres. Uważajcie, bo możliwe, że wasz partner lub partnerka będzie miał trudniejszy czas w swoim życiu. I tutaj nie znaczy, że wy będziecie się kłócić, czy będziecie walczyć ze sobą. Prawdopodobnie nie, tu nie o to chodzi, tylko jest jakiś możliwe, że ta osoba będzie miała trudniejszy czas w życiu i wy będziecie musieli troszkę pomóc, tak? Wydaje się, że to nie będzie najłatwiejszy okres dla nich. I wasze wsparcie, wasze uczucie, właśnie wasze, konkretnie wy będziecie musieli tutaj pomóc, może nie fizycznie załatwiać jakieś sprawy za tą osobę, ale wy musicie być tą ostoją, wy musicie być tą osobą, która będzie, do której wasz partner, partnerka będzie mogła pójść po wsparcie, bo będą tego potrzebowali. Więc to pierwsza połowa roku, troszkę taka może... przezimować trzeba. Po prostu trzeba przezimować, żeby potem było lepiej. I widzę właśnie, że tutaj ten okres wiosenny już tak będzie zdecydowanie lepszy. I jeżeli chcecie szukać jakiejś bliższej osoby, chcecie tutaj znaleźć miłość, to to jest ten czas. To jest dokładnie ten czas na wiosnę. Rozpocznijcie poszukiwania. Jak to tak troszkę dziwnie brzmi, ale ewidentnie możecie znaleźć miłość. Ars Pucharów mówi o tym, że możecie znaleźć tutaj uczucie, a nawet wydaje się, że po prostu, jeżeli tylko dołożycie starań, a nawet jest możliwe, że nawet tutaj troszkę pojawi się to samoistnie. Karta sądu tak troszkę na to wskazuje, że jak dołożycie starań, a w mniejszym stopniu jest szansa na to, że to samo z siebie się pojawi, ale wydaje się, że szukając partnera, będąc otwartym na to, bo jeżeli w ogóle nie szukacie nikogo, jest wam dobrze tak, jak jest teraz, to ja to rozumiem całkowicie. Jest to jak najlepsze podejście. Co ważne i co dobre dla was się liczy, to nic takiego się nie zdarzy. Ale jeżeli szukacie i będziecie chcieli, jesteście otwarci na to, to właśnie w tym okresie, moje drogie barany, będzie dobry czas, żeby kogoś poznać i znaleźć tą miłość. Dla osób w związku za to będzie bardzo już spokojny czas. Po tym okresie takiego trudu, może już ta druga połówka wasza załatwi sobie te problemy i teraz na wiosnę będziecie, może razem pojedziecie na jakieś wczasy, tak? Może to będzie taki czas odpoczynku, bym powiedział, duchowego, tak? Duchowego, emocjonalnego. Już ten tumult się zakończy i będziecie mogli już wejść w ten tryb cieszenia się, bycia ze sobą znowu. Będzie może fajne właśnie wydarzenie, które, tak jak właśnie jakiś wspólny wyjazd, czy wakacje, czy coś takiego, który będzie dla was bardzo przyjemny.
Jeżeli chodzi o trzeci kwartał, tak, to tutaj tak naprawdę widzę dużo dobrych wydarzeń. Dużo po prostu fajnych przeżyć, dużo takiej radości, dużo spotkań z osobami, które lubimy, dużo też spotkań z osobą, którą no, po prostu darzymy uczuciem. Też widzę, że tutaj może być rodzinnie dość mocno, więc może będzie jakieś wydarzenie tutaj podniosłe bliskiej osoby, może właśnie kogoś z rodziny, może przyjaciela jakiegoś, więc tutaj będzie dużo takich bardzo fajnych wydarzeń i no, w tym wypadku ten pustelnik tutaj nie wskazuje na to, żeby trzeba będzie wszystko sprawdzać po kimś, czy tutaj doszukiwać się jakiegoś problemu, czy coś takiego. Nie, tylko o to chodzi też, żeby się nie zagalopować no, w cieszeniu się sprawami, bo wydaje się, że ktoś może zostać pominięty. I to może wskazywać na no, waszą drugą połówkę, ale raczej wydaje się, że tutaj może ktoś z waszych bliskich osób, właśnie z rodziny albo z przyjaciół, może poczuć się pominięty przez was. Pamiętajcie, żeby uwzględniać wszystkich. Myślcie o innych. Po prostu tutaj ten pustelnik mówi o tym, żeby myśleć o innych. I teraz, jeżeli chodzi o kwestie tutaj przy czwartym kwartale, to widzę, że będziecie tutaj myśleć już o czymś poważnym. Tak, karta Rydwanu razem z kartą dziesiątki mieczy mówi o tym, że o tej porze roku będziecie planować już z tą bliską osobą, tak, albo no, która dopiero staje się bliską osobą, będziecie już jakąś taką poważniejszą rzecz planowali, jakąś nową rzecz dla was razem. Będzie to coś, co w przyszłości, czyli prawdopodobnie w kolejnym roku, albo pod sam koniec roku, będziecie zastanawiali się, co tutaj zrobić, może jakiś poważny krok, może jakieś wspólne działanie, wspólne przedsięwzięcie, jeżeli jesteście w związku, to może właśnie niekoniecznie chodzi o planowanie na przykład wyjazdu kolejnego, to też jak najbardziej może być, ale tu może być po prostu myślenie też o jakiejś poważniejszej rzeczy, poważniejszym kroku, który będziecie planowali na przyszły czas. I w tym momencie będziecie o tym rozmawiali, będziecie się nad tym zastanawiali, jak do tego podejść, co z tym zrobić. Więc to też widzę tutaj, że tak będzie z myśleniem o czymś trwałym, tak? O tworzeniu czegoś trwałego. Więc no, to będzie tutaj taka ważna chwila, tak? Ważna chwila na waszą przyszłość. Więc no, tutaj w kwestiach uczuciowych, no może początek roku nie będzie najbardziej sprzyjający, ale jeżeli chodzi o sam efekt i efekt końcowy, no o to mi chodziło, o efekt końcowy, to widzę, że będzie jak najbardziej pozytywny i widzę też właśnie ta karta arcykapłana wskazuje, że jeżeli faktycznie tutaj zawiążecie tą bliższą znajomość z kimś, znajdziecie tą miłość, to widzę, że to będzie długofalowe. Tutaj widzę, że z jednej i z drugiej strony będzie chęć tego, żeby to było coś bardziej trwałego niż tylko przelotna miłostka. I teraz tutaj w ostatnim rozkładzie naszym zobaczymy, czy karty nie mają nam czegoś do powiedzenia, czy tutaj jakieś wydarzenia niespodziewane się nie pojawią, czy może jakieś okazje także, więc mamy tutaj siódemkę denarów, mamy dwójkę buław, rycerza tutaj też denarów, trójeczka mieczy i śmierć i świat, o, bardzo ciekawe zestawienie, mamy tutaj kartę właśnie dziesiątki denarów, kochanków i królowej pucharów, bardzo fajnie, koło fortuny, mamy maga, okej, i mamy króla pucharów. Bardzo ciekawe rzeczy mamy tutaj na stole.
Tak jak było w sumie mówione w kwestiach finansowych, w kwestiach zawodowych, początek roku będzie sprzyjał rozpoczynaniu rzeczy, więc może te postanowienia noworoczne też warto będzie tutaj wprowadzić w ruch. I dwójka buław razem tutaj właśnie z tymi denarami, które mamy, mówią o tym właśnie, że to naprawdę będzie dobry czas, żeby zaczynać rzeczy długofalowe, zaczynać jakieś procesy, więc może faktycznie warto zacząć tutaj chodzić na spacery tam dwa razy w tygodniu, sobie zaplanować, może warto chodzić na jakieś zajęcia, może warto się szkolić w jakiejś umiejętności nowej, czy wiedzy jakiejś, czy coś takiego. No, ogólnie rozpoczynać coś nowego, jakieś nowe działanie, jakieś nowe przedsięwzięcie. Początek roku będzie super i to będzie coś, co będzie tylko i wyłącznie dla Was, tak? Czyli tutaj, no okej, okay, no, nie mówię, żebyście nie byli altruistami, nie robili tego z innymi osobami, czegoś miłego, ale tutaj będzie chodziło o to, żeby skupić się na sobie, tak? Skupcie się na swoich potrzebach, na tym, co wy byście chcieli robić i zacznijcie to robić, więc no tak, takie proste do powiedzenia, ale troszkę trudniejsze, wiem, że wprowadzenia życie, mam nadzieję, że wam się uda. Jeżeli chodzi o drugi kwartał, tutaj ciekawie mamy, bo mamy trójkę mieczy, mamy śmierć i mamy świat. To jest bardzo ciekawe zestawienie. To znaczy, że jakaś rzecz, w jakiej rzeczy będziecie musieli zmienić swoje plany. Tak, jakiś plan, który będziecie mieli w tym czasie, nie dojdzie do skutku, ale to dojdzie, tak, raczej nie dojdzie do skutku w taki dość, no nie powiem, drastyczny sposób, tak? Czyli no z dnia na dzień się dowiecie, że może coś tutaj nie wypaliło, coś zostanie odmówione, coś zostanie przełożone. No nie będziecie początkowo z tego zadowoleni, tak? No, trójka mieczy mówi o tym, że będziecie wręcz troszkę smutni z tego powodu, ale to wyjdzie wam tylko i wyłącznie na dobre. Karta świata wskazuje na to, że to, co może na przykład będzie w zamian, tak? Albo, no nie wiem, załóżmy, że mieliście gdzieś jechać, aby się okazało potem, że w tym miejscu nagle są pożary, tak, i jakieś, i turyści muszą wracać, tak jak było no, w tym roku niestety z tych wysp greckich, na bardzo nieprzyjemnie i całe wakacje poszły w łeb, to może być tego typu przykład, tak, że może nie będziecie mogli pojechać, a potem się okaże, że jakbyście pojechali, to by było strasznie. Więc tutaj nie bójcie się, jeżeli coś nie dojdzie do skutku, jeżeli będziecie musieli jakiś plan zmienić, bo on wyjdzie wam to zdecydowanie na lepsze. Ale to ja mówię tutaj o jakimś wyjeździe, ale to może być zupełnie co innego. To może być zupełnie inny plan, zupełnie inna sytuacja. Wy najlepiej będziecie wiedzieć, o co będzie chodziło. Jeżeli chodzi o trzecią część roku, trzeci kwartał, tak, to tutaj, tak jak mówiłem jeszcze przy kwestiach uczuciowych, może rodzinnych, to tutaj właśnie karty mówią, że w tym okresie faktycznie będziecie mieli no, jakiś kontakt z bliskimi, tak? Będzie jakieś wydarzenie z bliskimi osobami, może ktoś będzie się żenił, tak? Może będzie ślub, może będzie tutaj właśnie jakieś wydarzenie rodzinne, tak? Ale takie pozytywne, bo karta Królowej Pucharów ogólnie mówi o tym, że w tym czasie będziecie przeżywać silne emocje, ale silne pozytywne emocje, nie tylko uczuciowe. Tak, bo tutaj nie jest mowa bezpośrednio o miłości czy takich sprawach. Tutaj karty mówią raczej o takich przeżyciach, no, waszych, prywatnych, wewnętrznych. Nie wiem, może pojedziecie gdzieś i zrobi na was wielkie wrażenie jakiś widok gdzieś nad morzem albo coś takiego. Może właśnie pojedziecie na jakieś wesele i to będzie super wesele, w którym będziecie bardzo się cieszyli, że tutaj syn, córka, no właśnie takie fajne przeżycie mieli i są tak bardzo szczęśliwi. To będą tego typu sprawy i tutaj widzę, że to będzie fajny okres, taki radosny okres waszego życia. Nie widzę niczego tak naprawdę niepokojącego w tej materii, tylko tak jak mówiłem poprzednio, może warto pomyśleć, żeby kogoś nie pominąć, tak, żeby tutaj jednak wszyscy także mogli się z wami cieszyć wokół was, a nie tylko może wy, tylko nie bądźcie egoistami. Tak? Tak jak tutaj na początku roku warto być troszkę zdrowym egoistą, tak tutaj może w tym okresie tego lata niekoniecznie. Koniec roku, tak, czwarty kwartał, widzę, że tutaj te plany,
tak, które będziecie może robić z tą bliską osobą, o której była mowa, no one będą naprawdę znaczące. Może też to oznaczać, że wy będziecie głównymi prowodyrami do tego. I tutaj widzę, że jeżeli wy się tego podejmiecie, to mamy kartę maga. Karta maga wskazuje, że no to co tutaj będziecie robić w tej materii, co będziecie planować, co będziecie może już jakieś pierwsze kroki stawiać w tą stronę, to będzie naprawdę dobre. To będzie udane, to będzie super pomysł. Ogólnie pod koniec roku będziecie, widzę, że mieli super pomysły. To nie, może nie tylko będzie się tyczyło tego planu właśnie z tą bliską osobą, ale wszelkich innych jakich planów, jakie będziecie mieli, to właśnie koniec roku będzie no, takim natchnionym czasem dla was. Tak, zresztą w kwestiach finansowych też była mowa, czy zawodowych, że będziecie podejmować super decyzje i to jest potwierdzenie tego. I widać też, że koło fortuny mówi o tym, że to będzie miało długofalowe efekty w przyszłości. To będzie coś trwałego i coś, co będzie dalej działało i też będzie dobre. Tak, karta gwiazdy tutaj mocno o tym mówi. I no, karta króla pucharów tak tylko jeszcze bardziej to podkreśla tego maga, to jest tak, karta króla pucharów jest tak troszkę też magiem, ale w takim jakby w innym tonie, takim, żeby jednak myśleć o innych osobach. Tutaj też nie będziecie, bo mag może być bardzo egoistyczny, mag może tylko i wyłącznie działać pod siebie, a tutaj będziecie robić rzeczy, które będą dobre dla was, ale także będą dobre dla innych. Więc koniec roku bardzo fajny, bardzo sprzyjający decyzjom, bardzo sprzyjający planowaniu dalszemu, więc no bardzo dobrze, to bardzo fajnie mieć jako no właśnie ten koniec roku, to zwieńczenie tego nadchodzącego roku. Więc moje drogie barany, rozkład dla was na ten przyszły 2024 rok. Wiele dobrego się będzie działo. Przez niektóre takie dołki trzeba będzie przebrnąć, ale dacie radę. Ja za to trzymam kciuki, jestem Kosmo Mykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!